Przełom maja i czerwca to czas święceń kapłańskich. W dobie statystyk i prostych, robionych często na swoje potrzeby diagnoz, można było przeczytać o zapaści w wielu diecezjach, w których nie wyświęcono nikogo lub bardzo niewielu. Martwią te niskie liczby, ale za nimi stoi pewien dłuższy już proces rozmontowania rodziny. Bo przecież powołania rodzą się w rodzinach. Jeżeli człowiek nie doświadczył miłości w rodzinnym domu, jeżeli nie ma wsparcia w środowisku, z którego się wywodzi, to ciężko odpowiedzieć na głos powołania, który kieruje sam Bóg. Mamy też do czynienia ze społeczeństwem, które nie jest przyzwyczajone do brania odpowiedzialności za słowa, nawet ślubu czy przysięgi, a także bojącego się podejmować decyzje na długi czas, tym bardziej na całe życie. Dlatego wraz z malejącą liczbą kapłanów maleje liczba zawieranych małżeństw i niestety wzrasta liczba rozwodów. Za powołanie odpowiedzialny jest sam Bóg. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Stwórca wie, co robi i odpowiada na zapotrzebowanie w danym miejscu i danym czasie. Może przez ten spadek liczby kapłanów wierni odczują większy głód Eucharystii i zaczną mocniej angażować się w dzieła, za które odpowiedzialny jest Kościół? Idźcie i głoście, czyli ewangelizacja, oraz uzdrawiajcie, wskrzeszajcie, oczyszczajcie, czyli działalność charytatywna. Wszyscy członkowie Kościoła są zobligowani do modlitwy o powołania o nowych i świętych kapłanów. Często mówimy w wielu środowiskach, że zamiast narzekać na księży, tracić siłę na krytykę, z której nic nie wynika i która nic nie zmieni, to lepiej ten czas przeznaczyć na modlitwę, która otwiera przestrzeń działania Boga. Ta dzisiejsza Ewangelia jest także ważną lekcją dla kapłanów. To ich świadectwo życia i duszpasterskie zaangażowanie może przyciągnąć albo odepchnąć ludzi od Boga i Kościoła. Dlatego warto pamiętać, że tak jak kapłan jest odpowiedzialny za wspólnotę, która zostaje mu powierzona, tak parafia jest odpowiedzialna za kapłana, który w niej posługuje. Tak jak proboszcz raz w tygodniu odprawia mszę świętą za parafian, tak każdy powinien przynajmniej z tą samą częstotliwością modlić się za swoich księży. Wszystko to po to, aby dojść do ostatecznego celu, którym jest zbawienie. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Idziemy tą drogą wspólnie, choć każdy ma swoje zadanie do wypełnienia. Jeśli jest wzajemna pomoc, podróż jest łatwiejsza. Jeśli sobie nawzajem przeszkadzamy, staje się nie do zniesienia. Dlatego potrzeba wzajemnego zaufania pasterza do owiec i owiec do pasterza i jasnego określenia zadań, które każdy ma do wykonania.